Za nami Dni Gorlic 2016. W tym roku organizatorzy przygotowali dla mieszkańców aż czterodniowy program obchodów od 30 kwietnia do 3 maja. Połączony z uroczystościami patriotycznymi związanymi ze 101. rocznicą bitwy pod Gorlicami. Bez wątpienia przez te 4 dni każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszym punktem tegorocznych Dni Gorlic była modlitwa ekumeniczna połączona z odczytaniem apelu poległych, która odbyła się na cmentarzu nr 91 przy ulicy Korczaka w Gorlicach. W intencji poległych w bitwie pod Gorlicami modlili się wspólnie przedstawiciele władz miasta, powiatu, duchowni, grupy rekonstrukcyjne oraz mieszkańcy. Na zakończenie delegacje poczty sztandarowe, wojskowe i cywilne złożyły wieńce, wiązanki, kwiatów pod centralnym krzyżem pomnika. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu, na cmentarzu wojennym nr 91 w Gorlicach. Spotykamy się w przededniu 101. rocznicy jednego z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego miasta, a także, jak zgodnie twierdzą historycy, jednego z tych wydarzeń, które miało ogromny wpływ na losy I wojny światowej oraz na odzyskanie przez naszą ojczyznę niepodległości w 1918 roku. Walki, jakie toczyły się na tym terenie 2 maja 1915 roku, określone zostały mianem Bitwy Gorlickiej oraz Przełomu Gorlickiego. Nazwano je Bramą Zwycięstwa Sprzymierzonych. W konsekwencji ostrzałów artyleryjskich i pożarów ziemia gorlicka obrócona została w ruinę. Stała się wielkim cmentarzyskiem. Mieszkańcy stracili swój dobytek, zdrowie, a wielu spośród nich straciło życie. Alleluja, alleluja, alleluja. Boże, miszę ich wybrał i przyniał Ty, Gospody. Alleluja, alleluja, alleluja. I pamięć kolejnym punktem pierwszego dnia Gorlic była musztra paradna w wykonaniu Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, która odbyła się na gorlickim rynku. Było to ciekawe widowisko, które przyciągnęło na rynek sporo widzów. Thank you.
Główną atrakcją tego dnia bez wątpienia była druga edycja festiwalu Cztery Strony Karpat, podczas którego wystąpili Kapela Maliszów, Agata Siemaszko Trio, Magica Trio oraz Krołg and Sławek Berny. Ponadto od rana mieszkańcy mogli wziąć udział w festiwalu smaku, który odbywał się na placu Dworzysko, odwiedzić jarmark Gorlicki Produktów Regionalnych, czy też porozmawiać z rekonstruktorami, którzy 30 kwietnia i 1 maja przebywali w obozie stworzonym na placu Dworzysko w celu przybliżenia życia żołnierzy przed bitwą. 1 maja rozpoczął się 8. Gorlickim Rajdem Szosowym. Zorganizowane zostały także uroczyste obchody z okazji Międzynarodowego Święta Pracy. Od godziny 16 na rynku prezentowały się kolejne zespoły. Tym razem zespół folklorystyczny Pogórzanie, zespół reggae z Węgier, zespół Slnovart ze Słowacji i zespół Billy Goats. Gwiazdą wieczoru był zespół Piotr Nowak Band. Chcesz mnie rozebrać, nie przeszkadzam, odpal tu gęba. Nie wiem jak to jest, nie mieć jaj oba, harasz nas, wiem swoje mam. Skręcę se planta, scenę podprzątam, świeża krew, wiesz, czy nie wypada. Kiedy zjada, zakłada, wykłada, napada, wpada, tequila na bar, właściciel nie gada, nic zamawia i stawia, i stawia, i sypie się hajs. Mam vibe, rzucam tak jak COVID, trafiam za chipper, będę mobil. Punktuję wersy, ty nie pobel, czasy jak jeły, nie mój nowy. Spliffy i blanty, weź, pomil. Też, chodź ty, spliffy i blanty, weź, pomil. Przewijam swój flow ich przewity. Skoro tak uniwersze pogubiłeś się ty, to ja shredder i moje mordercze shurikeny. Bez taktyka tyka bomba, ty jak titak rozumiecie dzioma. Tyle w temacie, weź się przesuń, bo rozpalę zajawkę, zawinę w kartkę, napiszę 16, zabiję i gardzę. Jak jesteś łakiem, to cię przejadę. Gawron lądu nie obniża, unoś się ponad twój stan. Rap to jest mój super na świat i to skurwysynu synonim liter GZOA. To nie sezon na ciebie, to sezon jest na mnie. Trzeciego dnia obchodów, czyli 2 maja, organizatorzy zorganizowali wspólnie z Galerią Epe przy ulicy Kościuszki w Gorlicach piknik dla dzieci, podczas którego mogły one za darmo korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji. W programie obchodów tego dnia wpisane zostały także odbywające się w Sękowej rekonstrukcja bitwy pod Gorlicami oraz odbywająca się w Gorlickim Centrum Kultury poetycko-muzyczna bitwa pod Gorlicami. Na gorlickim rynku wystąpili kolejni artyści: hip-hopowiec GDOA, punk-rockowy zespół Party 5 oraz zespół Turnioki. Gwiazdą tego wieczoru miał być zespół Crusher, jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe koncert tego zespołu został odwołany. 3 maja to zdecydowanie najbardziej wyczekiwany dzień przez wszystkich mieszkańców. Na gorlickim rynku zorganizowana została rodzinna majówka. Wśród atrakcji znalazło się m.in. kino 7D, zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa. Chętni mogli skorzystać z przejażdżki ciuchcią Strzałą Południa. Dużym zainteresowaniem cieszył się także przejazd nieco większym pociągiem, który odwiedził Gorlice, mianowicie pociągiem Retro. Po raz kolejny w powiecie gorlickim gościmy pociąg Retro. To wszystko dzięki Stowarzyszeniu Miłośników Kolei i dzięki realizowanemu przez nich projektowi. Tak, projekt Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. W tym roku jest to druga edycja. W tamtym roku realizowaliśmy projekt. Został on bardzo ciepło odebrany przez uczestników, no i przez w ogóle władze Małopolski, bo gdyby nie to, no to w tym roku nie dostalibyśmy dotacji. Już po raz kolejny właśnie dotarliśmy tutaj na ziemię gorlicką, ale po raz pierwszy pociąg Retro tego typu przyjechał do miasta Gorlice. Czy ten pociąg tutaj będzie tylko raz, czy jeszcze planowany jest jakiś przyjazd?
W tym roku w ramach tegorocznej edycji projektu jeszcze przewidzieliśmy jedną wizytę. Wizyta na jesieni, we wrześniu. Będzie to taki sam przejazd jak dzisiaj, czyli Nowy Sącz, Biecz i podczas postoju w Bieczu skład jeszcze wyruszy do Gorlic i z powrotem. Co możemy powiedzieć o tym pociągu, który dzisiaj nas tu odwiedził? No jest to przede wszystkim historia namacalna, skład parowy, który już czynny przede wszystkim, które tego typu lokomotywy już nie kursują na szlakach, czy nie obsługują planowych kursów. Ale dzięki zaangażowaniu takich jednostek jak na przykład skansen kolejowy w Chabówce możemy właśnie takie pociągi czynne pod parą widzieć i podróżować tego typu składami retro. A jak stowarzyszenie ocenia zainteresowanie tymi przejazdami? Zainteresowanie jest bardzo duże na przejazdy tutaj w tym miesiącu majowe. Mamy już prawie komplet, pozostałe przejazdy w tym roku cały czas są bilety w sprzedaży, ale to też widać taką tendencję, że jest ich coraz mniej. Czyli zainteresowanie jest bardzo duże. W tamtym roku przewieźliśmy prawie 2000 osób. W tym roku jest, można powiedzieć, 3 razy więcej pociągów, także mamy nadzieję, że przynajmniej właśnie te 6000 osób przewieziemy. Od godziny 15 dzięki zaangażowaniu Młodzieżowej Rady Miasta na Gorlickim Rynku po raz pierwszy odbywał się konkurs twórczości gorlickiej młodzieży. Na scenie swoje umiejętności wokalne prezentowali najzdolniejsi przedstawiciele poszczególnych szkół z terenu miasta Gorlice. Po konkursie przyszedł czas na kolejne koncerty. Tym razem przed gorlicką publicznością wystąpił zespół Garage Rock i zespół Last Ride. Na zakończenie Dni Gorlic wystąpił wszystkim doskonale znany zespół Lombard. Prawie za nami 4 dni Gorlic. Przed nami ostatni punkt programu. Trzeba przyznać, że w tym roku te Dni Gorlic bardzo długie i bardzo udane. A dziękuję bardzo za takie stwierdzenie. Wydaje mi się, że powinny być ocenione jako udane. Bardzo dużo Gorliczan przez te 4 dni bawiło się, wspólnie święto Gorlic, łącznie i 101. rocznicę bitwy pod Gorlicami. Na rekonstrukcji też było bardzo dużo osób i rekonstrukcja bardzo dynamiczna, może krótsza trochę niż w zeszłym roku. Natomiast przez te 4 dni tu w Gorlicach też mnóstwo atrakcji, mnóstwo koncertów, zabaw, programów dla dzieci. Dzisiaj również piknik rodzinny darmowy, wczoraj piknik wspólnie z gorlickimi przedsiębiorcami zorganizowany został dla dzieci, masa koncertów. No jedynie jeden punkt programu nam nie wypalił wczoraj, już na przedostatnim koncercie przyszła taka ulewa, że ostatni zespół musieliśmy odwołać, ale zespół Crusher powiedział, że zagra dla nas w innym terminie, tak żeby gorlicka publiczność mogła ich usłyszeć, tym bardziej, że śpiewa tam gorliczanka. Ja serdecznie chciałbym podziękować wszystkim gorliczanom, wszystkim gościom przyjezdnym i miłośnikom Gorlic za ten udział, za zabawę, za dobrą, wspólną zabawę. Naprawdę, policja, straż miejska doceniają, było bardzo grzecznie, spokojnie, obyło się bez jakichś problemów. No i myślę, że chyba się mieszkańcom podoba, szczególnie zespół Lombard, który dzisiaj zagra na scenie. No widzimy, że mamy pełniutki rynek. Policja pilnuje bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że też będzie bezpiecznie do końca. A cóż, Gorliczan możemy zaprosić na wszystkie następne imprezy, które jeszcze w tym okresie letnim będą organizowane. No i na pewno do wspólnej biesiady i zabawy na przyszłe Dni Gorlic. I nie zapomnimy o tym, że pociąg, który retro przyjechał dzisiaj do Gorlic, cieszył się tak dużą popularnością. Na pewno zaprosimy go jeszcze do Gorlic, tak żeby i najmłodsi, i ci starsi mogli skorzystać z tego pociągu i z tej atrakcji. Cieszę się, dziękuję wszystkim za wspólną zabawę i zapraszam na raz następny. Nie uszło naszej uwadze również, że jeżeli chodzi o koncerty, stawialiśmy na gorliczan właśnie, na gorlickich artystów. Tak, w te Dni Gorlic rzeczywiście najwięcej
zespołów z Gorlic, czy też zespołów, w których grają gorliczanie, występowało na scenie. No, jest to taki konsensus. Musimy promować swoich. Zapraszamy gwiazdy, zapraszamy zespoły znane na scenie muzycznej, ale również zapraszamy zespoły, w których grają gorliczanie, bądź też gorlickie, żeby mogły się promować razem z tymi bardziej znanymi. Również radni miejscy o to prosili, w związku z czym staramy się wspólnie realizować te cele tak, żeby naprawdę zabawa była dobra, ale przy okazji dobra promocja naszego miasta. I nasza pani z telewizji Marta Cugier! Yeah!